Witam serdecznie. Kolejne demo w Steam Next Festivalu. While We Wait Here. Gra, która bardzo enigmatycznie jest oznaczona na Steamie, bo jak sobie wejdziemy na Steam i ściągniemy demko i przeczytamy, co tu jest napisane, to jest napisane tak. Po polsku oczywiście to jest pewnego rodzaju spolszczenie, nie wiadomo czy z automatu. Dziel się rozważaniami oraz jedzeniem z ostatnimi z twoich klientów, podczas gdy świat zmierza ku końcowi. Ja to interpretuję tak, że lada chwila ma nadejść apokalipsa. No i w sumie nie da się już nic innego zrobić. Więc ludzie paradoksalnie żyją, jakby się miało nic nie stać. No bo nic z tym nie zrobią. Ale zobaczymy, o co chodzi w tej grze w ogóle. Czy to jest jakiś survival, czy to jest fabułka, czy to co to, what the fuck. No taka budka jakby gdzieś na rozdrożach. A i to nie regulujcie odbiorników, to ma taką stylistykę. Taką VHS-ową. Ptok. I'm sure I closed the doors to the barn. I always do. Bella wasn't here this morning. I tell you, it was those sons of bitches. It's been weeks now that we've been hearing rumors about them rustling cattle. Fortunately, I'm a light sleeper. I heard a commotion. Check on the cows. Did you come down right away? Yes, I took the rifle and went out. But by the time I got to the barn, they were already gone. They must have noticed the lights go on in the house. These people need to be taught a lesson. They must be taught to think twice before breaking into other people's houses. They should consider themselves lucky not to have got a bullet to the head. Nie mogę się ruszyć jeszcze. Maybe it doesn't have to go that far, but I agree. They're absolute assholes. And they say didn't take them all. What else would I have to keep me busy if I didn't have my cows? Have you already reported the theft? Ej, ja wam jeszcze zrobię większe rozmiar czcionki. Jeszcze lepiej się wam będzie czytać chyba, co? Zobaczymy. O! Co ten taki zdenerwowany? Oho! Musimy zobaczyć, co u niego. Idź zobacz, co... O co... A, to ja jestem facet, dobra. Cliff. Nogi są? Co zdenerwowało cię? Jesteś zrujnowany? Czemu? Co się stało? No i dobra. Aha! Czyli piwko. Whisky. A propos whisky, patrzcie jaką mam koszulkę, widzowie. Jaskółka. O! Patrzcie. Whisky. Szklaneczka. Idziemy mu nalać. Bierz, chłopie. Trzymaj. Muszę coś zobaczyć, co tam się dzieje. Nie lubię tego faceta. I thought you were used to our kind of clientele by now. Come on, let it go. Instead, look at what I found. Oh, that magazine again. Which villa have you fallen in love with this time? No, no. No villas.
You'll love these two. Trust me. The first one is very secluded and a bit out of town, but it has a big garden and the most beautiful fireplace. It probably just needs a little remodeling. Well, that sure looks like a villa to me. Come on. This other one, on the other hand, is definitely an apartment. It looks quite nice, and it's rather close to the center. It's even cheaper. The only downside is that it faces the street, so it could get a bit noisy. Let me think. Wolę dom na wsi, czy wolę mieszkanie w mieście? Nie no, na wsi, wiadomo. There is also a lot of empty land around it. You always wanted to have a small garden to plant your vegetables. It looks like the perfect place for a fresh start. So, you finally set your mind on leaving? I'm sad to be leaving everything we've built here, but... Jezu, zdarzyłem się, że kot. I've been dreaming about this for a long time now. I'm a retired old man. If you leave, where will I spend my afternoons? Gdzie będę spędzał moje popołudnia? You know me all too well. We need a change of scenery. And anyway, this isn't the end of the road. Hello? I'm not saying you shouldn't chase your dreams. I'm just saying, I'm gonna miss you guys. This place means a hell of a lot to the few people still around here. Ej, gościu, ty się za... Fucking lame ass shit family reunion. My throat is dry. Do any of you intend to carry out your job? Hey, you piece of shit! Can't you see I'm talking here? Cliff, why do you always let people treat you like this? Shut up, old man! Oh! Gościu, tak nie będzie. Yourself down. Who does this guy think he is? Co jest, Trevor? Another glass. You sure you haven't had enough to drink? Another glass. Right, right. A to już mam. A, chyba że szklankę muszę wziąć. A? Czekaj. Opuść wybrany przedmiot. Momencik. A, dobra. Is your ass feeling heavy today? Of course I don't want you to leave me the bottle. No, I'll call you back if I want more. All right, whatever. Dup. No i co? Mogę zobaczmy, jak tu wygląda. Mogę wejść? A, nie mogę. Zablokowane jeszcze. Tu coś mruga. Okej. Okay. Ja tą butelkę zostawiam. Tu przyszła klientka jakaś ruda. Hej, Mandy! I didn't know you were back in town. A little break after a month of filming. I really needed it. And soon you will be seeing ale wymodelowana. Me on the big screen. What are they making you do this time? Another respectful scene as an extra? Hank, you're still the same as always. I actually secured a leading role this time. Don't be questioning my talent every time I set foot in here. Oh, Mandy, don't feel too bad. He's only saying that because he'd like you around here more often. I know. He's my number one fan, really. And the only one you have, too. You wish. Recently, I've been getting too much unwanted attention. Anyway, I couldn't leave town without stopping by to say hello. Cliff, can you make me a burger? I'm starving.
Już, czekajcie. Ja muszę gościowi pomóc zaraz. Przyjdzie zaraz ten pan, kurier. Co ona chce? Przyjdzie, o, burgerka chce. Zaraz przyjdzie pan kurier, któremu będę musiał na parę minut odejść od kompa i pomóc znieść paczkę, wiecie? Bo ja mam bardzo dużą taką paczkę ciężką. Ja mu ją muszę pomóc tam do windy, aby znieść. Bo on nawet nie wie, co go czeka, nie? W sensie on przychodzi, bo myśli, że dostanie malutką paczkę, a dostanie paczkę wielkości telewizora. No, także... Wow, that's nice. Are you sure this isn't a porno flick? I would gladly watch it. O kurde, Hank! Ty jesteś zboczuch. Fooey. Anyway, I'm very happy things are looking up for you. So they're letting anyone become an actor nowadays? With that awful voice? Hey, easy. You're free to leave if we're bothering you. I ain't done drinking. Would you look? On jeszcze pije ten chłop. Asshole. Sorry, I was caught up by my own excitement. I didn't mean to disturb anyone. No czekamy jeszcze, aż się zrobi. Bułki to już są przypieczone i to fest pewnie. A, talerz. Aha. Dobra. Burgir. Obróć. Syk, ale fajny. A. Już przygrillowane bułeczki są. Dobra. No, jakiś sosik chyba, co? Z czym? Sosik? I to już? Czekaj, sosik jakiś z tyłu chyba. Czekaj. Ona chce burgera. To może sosik z tyłu jest, nie? Nie, nie mogę. Moment. Tu nie ma. Tu jest coś takiego. Przyrządź. I to tyle? Takie coś? Yep. Here you go, star. I'm thirsty. Thank you. Takie suche. A ta co tam poszła? Polać mu wódę. I'm being served by someone who knows how to do her job. I bet you're the boss here. O, jaki miły. And if I were you, I would stop taking the piss. All right. Someone's a little touchy. That guy is such an asshole. I don't understand how you can stand having people like that anymore. Ale gdzie jest ta kartka, Patty? Ja pierdziele. No kurde, tak teraz na wszystko. Lights on around here. I have animals that are more polite than that guy. Cliff, can you get me a cheeseburger and a beer? Then I'll try to stop by the sheriff's office to report those damned cattle rustlers. Sure. Dobra, chwila przerwy, sekunda. Dobra, już jesteśmy, możemy grać. Czyli co teraz trzeba zrobić, bo zagapiłem się? Obsłużyć go. Burger, cheese oraz napój. Dobra. You're already here. What the f... Really necessary to continue? Co tu jest grane? No one is forcing you to stay here. A to jest w ogóle Iwona angielska. To ja jestem jakimś... Co to, ja jestem jakimś agentem czy ktoś? Co się dzieje? Biorę całe mięso mielone. Ty, ale fajna lodóweczka jest, fajne rzeczy są. Aha, za dużo rzeczy wziąłem.
On tam chciał cheesa, nie? To w cheesie mamy jeszcze serek. Nie no, ale schowaj to. Cheese. Piwko. No i chyba to tyle. I bułeczkę jeszcze. Jest tu chleb? Dalej nie wiem, kim ten chłop jest i co on tu robi. To jest sanepid, czy co? What the? Morders? Nie mogę wyjść. Ale popieprzone rzeczy są. Dobra, ja już ci robię burgera. Trzymaj piwo. Biorę to. Talerzyk. Okej. Smacznego. That burger didn't last you long, eh, Mandy? You can't imagine how hungry I was. Aha, trzeba pozmywać. Ja cię, Mandy, odprowadzę. Ja cię odprowadzę, Mandy. Oj, Mandy, Mandy. Gdzie ty idziesz, Mandy? Mandy! Nie idź tam! Gdzie ona tam idzie? Ja muszę zobaczyć, gdzie ona idzie. Do auta? A, gdzieś tam sobie idzie do auta, dobra. Pieniądze mi dała. Aha, bo to trzeba talerz chyba oddać. Okej. Teraz pieniądze trzeba wziąć. Co dalej? Kasa. Talerze. Umyć. Czegoś tu brakuje. A, jeszcze puszeczkę. Puszka do kosza. A, Hank sobie idzie. Dobra. Doing the right thing. This place is filled with memories. It seems like yesterday. You used to come all the way here in that old wreck of a car. And you ordered. A, że co zamawiałem? Naleśniki i kawę. Będę się droczył. Pizza. We've never served pizza here. Oh, right. Maybe I'm getting confused with the other diner I frequented at that time. Ah, the waitress there was just as gorgeous. Cliff, you're not funny. It was just my luck that your father decided to hire me. Yeah. Oho! It's been so long now. Maybe it's time for me to go. No. Come on. Stay with me. Ale popieprzona gra. This place, it needs you.
Oho, flashbacki. As I need you, but I cannot do this anymore. This pain will never leave you. I have to leave, Cliff. The murder occurred yesterday evening in a small diner frequented mainly by residents of the area. I'm sorry. I've lost my mind. Everything. Kurde, powiem wam, intrygująca gra. Myślałem, że będzie to coś takiego sandboxowego, że będziemy dosłownie obsługiwać klientów i tak jak w Cooking Simulatorze przyjmujemy zamówienie i je wykonujemy. Tutaj mamy fabułkę, która nam tworzy narrację, ale można to interpretować ludologicznie, przykładowo, że dopóki jesteśmy w tej restauracji, to jesteśmy bezpieczni. Tak jakbyśmy byli zamknięci w jakichś wspomnieniach i nie możemy się z nich wyrwać. Ktoś ma jakąś traumę i nie można z tej traumy wyjść. To jest takie, to można na wiele sposobów w ogóle wytłumaczyć, nie? Ciekawe, nie wiadomo, co tu będzie się działo. Dobra, no to co? No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to jest demo, a pełna wersja dopiero wyjdzie w przyszłym roku, niestety. Ale bardzo fajna gra, bardzo chętnie ją rozegram. Bo ma fajne elementy właśnie takie, ale też ma te takie, są rozmowy, jest jakiś small talk, tutaj widzicie, jakieś są zapętlone niektóre czynności. Kurde, nie wiadomo co to jest. Niby horror, nie? Ale kurde, to może być jakiś psychologiczny taki. Zawartość, zajmuj się codziennymi restauracji, przyrzuć burgery, smaż frytki, naleśniki, zmywaj naczynia, prowadź w międzyczasie konwersacje z klientami. Pomóż dokonać ważnych wyborów, zanim nadejdzie nieuchronny koniec świata. Aha! To może być gra typu, jak się to nazywa? Ta zapętlone i zawsze tak się samo kończyło. Nie 12 minut. Nie ten. Ta, co też się lata w kosmos. Nie Dzień Świstaka. Że rozgrywki będą się po jakimś czasie kończyć. Kurde, dużo takich gier powstało. Rozgrywka się będzie kończyć tak czy siak, ale to, w jaki sposób poprowadzimy rozgrywkę, będzie nam dawało nowe jakieś zakończenie albo coś odblokuje. Nowe wspomnienia. Rozmawiaj z licznymi, niepowtarzalnymi postaciami. Wczuj się w rolę dzięki pierwszoosobowej perspektywie. Stojąc za barem, obserwuj zmiany w emocjach i zachowaniu ludzi, którzy pozostawieni są w obliczu nadchodzącej śmierci. W pełni zrealizowane nagrania lektorskie dla każdej postaci, dodające głębi rozgrywce. Fajne to może być. No to pozdrawiam. Jak wam się spodobało i byście chcieli zobaczyć też na YouTubie później serię, łapka.